więził, odurzał i gwałcił. Decyzją sądu zatrzymany kilka dni temu przez myszkowską policję 45-latek został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o bezprawne przetrzymywanie 22-letniej kobiety w jednym z ośrodków wypoczynkowych na terenie powiatu myszkowskiego. Kobieta była gwałcona i odurzana narkotykami. Prokurator przedstawiła 45-latkowi 5 zarzutów. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.